Andrzej, jesteśmy przed wyścigiem górskim w Załużu. Opowiedz, jak spędziłeś przerwę między sezonami, jakie autko przygotowałeś na ten sezon i czy coś trenowałeś w międzyczasie? Przerwa zleciała strasznie szybko. Ja mam dużo pracy, więc nie narzekam na brak zajęć, a stres związany z budowaniem nowego samochodu wykończył mnie kompletnie. Niestety nie przejechałem nowym samochodem ani kilometra, więc to rzeczywiście będzie debiut. Opowiedz, co to za auto i jakaś bliższa specyfikacja, ile tam jest mocy, jakie zawieszenie, jaka skrzynia, no i na bazie czego to jest auto zbudowane? Nie no, to jest Lancer, tylko wymieniona została karoseria na lżejszą i to tak naprawdę wszystko, ale no w związku z tym, że wymagało to dodatkowych zmian typu, nie wiem, pedały są zamontowane na podłodze, a nie tak jak było w seryjnym samochodzie, więc wszystko jest inne, siedzę trochę niżej. No tak jak mówię, wymieniona jest karoseria, jest trochę lżej, zobaczymy co będzie. Trzeba się tym nauczyć, pewnie jedzie lub przyzwyczaić, a w ogóle po przerwie takiej długiej myślę, że będzie straszyć jutro strasznie. A powiedz, co sądzisz o tej trasie, bo no jest specyficzna, ale chyba jak na początek sezonu i szczególnie na nowe auto, to chyba dobry układ. Ja zawsze wyrażałem swoją opinię na temat Załuża. No Załuż, jaki jest, każdy wie, natomiast pierwszy raz chyba się cieszę z tego, że jest to Załuż, a nie na przykład Korczyna, którą uwielbiam. A Załuż, niby prosty wyścig, ale tutaj tu też trzeba... Też ktoś musi do góry wyjechać. No nie jest do końca prosto, natomiast no nie jest to jeden z moich bardzo ulubionych wyścigów, natomiast od zeszłego roku uwielbiam go.